świętujemy 120-lecie Opla. Specjalna oferta na wszystkie modele samochodów z 2019 roku. Zaprasza Opel w Jałkowski w Rybniku i w Jastrzębiu-Zdroju. Nauczyciele na Śląsku gotowi do odejścia od tablic. Referendum Związku Nauczycielstwa Polskiego nie pozostawia złudzeń. Według wyliczeń ZNP blisko 90% nauczycieli w regionie chce strajku. Jesteśmy już zdesperowani tymi obiecankami. Żadnych skutków finansowych nam, nauczycielom, nie widzimy realnych żadnych skutków finansowych. Natomiast dokłada nam się nieustannie obowiązków. Związane jest to przede wszystkim z prowadzoną reformą, ze zmianami całych programów nauczania, z całą siatką godzin, teraz z podwójnymi rocznikami, które trafią do szkół średnich. Dzisiaj w siedzibie Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach spotkali się prezesi wszystkich oddziałów. Nauczyciele czują, że jeśli teraz nie przystąpią do strajku, to lepszego momentu nie będzie. Spróbujmy to zrobić najlepiej jak potrafimy, a ja wierzę, że w związku z tym, jakie są wyniki, jakie spływają cały czas do mnie z całego kraju, to jest to naprawdę informacja bardzo krzepiąca. Zagrożone są egzaminy gimnazjalne, ośmioklasisty i maturalny. Gdy nauczyciele uzbrajają się w plakaty i przypinki, podczas swojej wizyty w Katowicach wiceminister edukacji uspokaja. Mogę dzisiaj powiedzieć, i to jest moje przekonanie, że egzaminy odbędą się bez zakłóceń, natomiast przygotowaliśmy też rozporządzenie, które pozwoli dyrektorom, zresztą na wniosek dyrektora, pozwoli dyrektorom tam, gdzie by były jakieś problemy, do komisji egzaminacyjnej kierować nauczycieli, którzy nie są z tej samej placówki. Mam nadzieję, że jest rozmowa. Rozumiem nauczycieli, nauczyciele zarabiają za mało, sama jestem nauczycielem, natomiast nie da się w ciągu roku, dwóch odpracować zaniedbań, które są wieloletnie. Obiecana przez rząd 16% podwyżka to nadal za mało. Nauczyciele domagają się wzrostu wynagrodzenia zasadniczego o 1000 zł. Na razie rozmowy w Warszawie nie przyniosły skutku i zostały przełożone na przyszły poniedziałek.